Witam Państwa. W prezentacji tej opowiem o macierzach podobieństwa, inaczej nazywanych również macierzami odległości. Posłużymy się plikiem, który dołączony jest do pomocy programu, dlatego otworzymy go poprzez plik Otwórz przykłady i dalej plik nazywa się Podobieństwo lokali. W pliku tym mamy dane dotyczące pewnych nieruchomości lokalowych. Te dane dotyczą pośrednika nieruchomości. Zakładamy tutaj, że do pośrednika zgłasza się osoba, która poszukuje mieszkania. I osoba ta definiuje, jak takie mieszkanie powinno wyglądać. Poszukiwany lokal wpisany jest w wierszu pierwszym. Pozostałe lokale, które ta firma ma w swojej dyspozycji, znajdują się w kolejnych wierszach. W kolumnach natomiast mamy informacje co do poszczególnych cech takich lokali. W kolumnie pierwszej jest informacja o tym, czy to jest właśnie lokal, czy też to jest budynek, jakiś dom wolno stojący. Jeśli jest to lokal, jakieś mieszkanie, jest to wartość 1, jeśli nie, to 0. Jeśli lokal jest w dzielnicy A, to wówczas jest wartość 1, jeśli nie znajduje się w tej dzielnicy, to 0. Jeśli jest w niskiej zabudowie, to 1, jeśli nie, to 0. Jeśli jest nieremontowany, to 1, jeśli nie, to 0. Dalej mamy liczbę pokoi, to jest po prostu wartość określająca taką liczbę. Piętro to też podana liczba, wiek budynku wyrażony jest w latach, dystans do centrum wyrażony jest w minutach i odległość przystanku wyrażona jest w metrach. Takimi informacjami dysponujemy zarówno o poszukiwanym lokalu, jak też o tych lokalach, które ewentualnie można klientowi zaoferować. Tych lokali tutaj mamy w bazie dość dużo. 199. I teraz, czy wszystkie te lokale klientowi proponować, czy też jesteśmy w stanie wyszukać lokali, które są najbardziej podobne do tego, które on poszukuje. Budowanie macierzy podobieństwa ma na celu wskazanie podobieństwa pomiędzy poszczególnymi lokalami, zatem również pomiędzy poszukiwanym lokalem, a pozostałymi, które tutaj w tej bazie się znajdują, tak żeby klientowi zaoferować tylko taką grupę lokali, która jest podobna do tych warunków, które on tutaj stawia. Analizę przeprowadzimy w trzech etapach. Dwa pierwsze etapy to będzie przygotowanie danych do analizy i dopiero etap trzeci to będzie budowanie macierzy podobieństwa. Musimy przygotować dane do analizy, dlatego że klient uznaje, że on jest zainteresowany tylko takimi lokalami, które spełniają pierwsze cztery warunki. Te pozostałe warunki tutaj od 6, w kolumnie od 6 do 10 też są dla niego ważne, ale te pierwsze w kolumnie od 2 do 5 są decydujące. Decydujące to znaczy, jeśli lokal któregoś z tych warunków nie spełnia, to w ogóle możemy go już na samym początku z analizy wykluczyć. I my w tej chwili właśnie to chcemy zrobić. Czyli te lokale, które nie będą spełniały tych pierwszych czterech warunków, z analizy wykluczymy. Żeby można było takie lokale wykluczyć, udajemy się do menu Edycja, dalej Aktywuj-Dezaktywuj poprzez Filtr. Zostawię ustawioną opcję Dezaktywuj i ustawię odpowiednie warunki. My wiemy, że to ma być lokal, czyli nieruchomość lokalowa. Czyli wykluczymy te, które nimi nie są, te, które mają wartość 0. Wiemy, że ma znajdować się w dzielnicy A. W związku z tym wykluczymy te, które nie znajdują się w dzielnicy A, mają tu podaną wartość 0. Wiemy, że mają być w niskiej zabudowie, więc wykluczamy te, które nie są w niskiej zabudowie. I ostatni warunek. Wiemy, że ma być to lokal nieremontowany, więc te remontowane wykluczamy. I w tej chwili mogłabym przycisnąć przycisk OK, ale jeszcze muszę pamiętać o tym, że jeśli którykolwiek z tych warunków nie jest spełniony, to taki lokal powinien być usunięty z analizy. W tej chwili włączona jest opcja End, co oznacza, że jeśli jednocześnie te warunki nie będą spełnione, czyli wykluczyłby z analizy tylko te lokale, które jednocześnie tych warunków nie spełniają wszystkich jednocześnie. A ja chcę, żeby którykolwiek z tych warunków, ten lub ten lub ten lub ten, w związku z tym włączam opcję OR. Będą połączone alternatywą. Jeśli jeden, drugi, trzeci albo czwarty warunek nie będzie spełniony, wystarczy, że jeden z nich nie będzie spełniony i już lokal jest wyrzucany z analizy. I potwierdzam.
Po takim zabiegu, jak widzimy w naszej analizie, zostały tylko te lokale, które mają wpisaną tutaj wartość 1. Nie jest już ich dużo, czyli ograniczyliśmy nieco naszą bazę danych. I teraz chcielibyśmy wiedzieć spośród tych ograniczonych już lokali, z tej mniejszej liczby lokali, które są najbardziej odpowiednie dla naszego klienta, które w pierwszej kolejności powinien obejrzeć. Do tego posłużą nam właśnie kolumna od 6 do 10. To są te warunki, które dla klienta są ważne, ale nie były tymi decydującymi, tymi, które od razu mówiły, że lokal będzie wykluczony bądź przejdzie dalej do analizy. Czyli to są takie dodatkowe warunki. Jak klient chciałby, żeby liczba pokoi wynosiła 3, żeby budynek był zlokalizowany na parterze, żeby to był młody budynek w wieku około 3 lat, niedalekiej odległości do centrum to jest 30 minut i do przystanku około 80 metrów. To są takie warunki i teraz wyszukujemy takich lokali, które będą najbardziej zbliżone do naszego. Czyli chcielibyśmy zbudować macierz podobieństwa w oparciu właśnie o te tutaj zmienne od 6 do 10. Jak przyjrzymy się dokładnie naszym kolumnom, to widzimy, że każda z tych kolumn wyrażona jest w innych jednostkach i największe wartości są w kolumnie ostatniej, to znaczy odległość przystanku. Tutaj mamy wartości wyrażone w setkach. Mamy pierwszą 80, ale pozostałe już są dużo większe. Natomiast w liczbie pokoi nigdy takiej wartości około 100 czy 200 nie uzyskamy. Dla analizy korzystającej z macierzy podobieństwa, czy dla budowania macierzy podobieństwa, jest to problem. Dlatego, że w momencie, kiedy byśmy wykorzystali wprost nasze zmienne, to największy wpływ na uzyskany wynik miałaby właśnie odległość przystanku, dlatego, że tutaj wartości są największe, a te zmienne o dużych wartościach miałyby większy wpływ niż zmienne o wartościach mniejszych. Zatem musimy przygotować teraz nasze kolumny w ten sposób, żeby każda z tych zmiennych miała podobny wpływ na uzyskany wynik podobieństwa. Będziemy nasze zmienne normalizować. Czyli z naszych kolumn utworzymy pięć tutaj dokładnie nowych kolumn. To będą te same kolumny, tylko znormalizowane. Nie utracimy przez to żadnej informacji, tylko zmienne będą przekształcone. Będą ustawione tutaj w kolejnych pustych kolumnach. One już zostały przygotowane dla nas, żebyśmy do tych kolumn mogli nasze zmienne, nasze dane przekształcić. I dalej analiza będzie się opierała na tych właśnie tutaj znormalizowanych kolumnach. W kolumnach znormalizowanych wartości nie będzie można odnieść wprost do rzeczywistości, dlatego że znormalizowana liczba pokoi będzie mogła być wartością ułamkową, tak samo piętro lokalu i tak dalej. Kolejne kolumny, które tutaj analizujemy, będą musiały mieć ten sam zakres wartości. Na tym będzie polegała normalizacja. Gdzie taką normalizację możemy wykonać? Udajemy się do, może wcześniej jeszcze ustawimy się, żebyśmy widzieli te kolumny. Udajemy się do menu dane, normalizacja, standaryzacja. Wskazujemy zmienną wyjściową, czyli ta zmienna, którą chcemy poddać takiej normalizacji. Zaczniemy od liczby pokoi i wskazujemy zmienną wyjściową, czyli w której kolumnie chcemy, aby wynik tej normalizacji się znalazł. Więc też w kolumnie oznaczonej liczba pokoju, ale z nazwą norma. Rodzajów normalizacji mamy tutaj zaproponowanych kilka. W każdym z nich można poczytać w pomocy dołączonej do programu. Ja wybiorę normalizację min-max i tutaj w rezultacie powinnam wskazać, do jakiego przedziału chcę, żeby moje dane zostały ściągnięte. Ja bym chciała, żeby te dane były w przedziale od 0 do 1, czyli w mojej zmiennej 11, która tutaj powstanie, w tej kolumnie norm liczba pokoi, będą wartości, które będą mieściły się w przedziale od 0 do 1, a poprzednio były to wartości większe. Także zostanie ta zmienna ściągnięta. Te wartości, które są tutaj podane, czyli minimalna i maksymalna wartość, również możemy, jeśli znamy taką wartość, podać. Jeśli wiemy, jaka jest minimalna liczba pokoi, maksymalna, możemy to tutaj podać, albo możemy oszacować to z próby, jeśli wybierzemy przycisk oblicz z próby. Ja obliczę z próby, minimalna wartość to była 1, maksymalna 4 i wykonamy naszą normalizację. Widzimy, że w kolumnie 11 pojawiły się wartości. One wszystkie mieszczą się w przedziale od 0 do 1.
czyli nie mogę ich odnieść do rzeczywistości, bo nie jest to liczba pokoi wyrażona wartością naturalną. Widzimy, że te wartości znajdują się tylko w tych lokalach, które chcemy poddawać analizie, w tych komórkach oznaczonych kolorem szarym wartości nie mamy, ponieważ tych szarych komórek nie analizujemy. Jeszcze raz wejdę do analizy, dlatego że będę standardowała, tutaj normalizowała wszystkie moje zmienne po kolei, czyli teraz piętro lokalu i też ten sam rodzaj normalizacji. Dalej wiek budynku. Dalej dystans do centrum. I ostatni raz już wracam. Odległość przystanku. Każda teraz z naszych cech wyrażona jest w wartościach w przedziale od 0 do 1 i te moje cechy będę poddawała teraz analizie, czyli na nie zbuduję macierz podobieństwa. Macierz podobieństwa budujemy poprzez dane macierz podobieństwa. Zaznaczamy wybrane cechy, te znormalizowane właśnie. I dalej wybieramy, jaki rodzaj odległości chcemy, żeby był wykorzystywany, czyli jaka metryka, jaki sposób wyrażania podobieństwa. Najczęściej stosowany rodzaj to jest odległość euklidesowa, to jest rodzaj, który w naturalny sposób, taka odległość w naturalny sposób jest wyliczana, jeśli chcemy wiedzieć, jaka jest odległość między dwoma obiektami. I powinnam wybrać jeszcze identyfikator obiektu. Wybiorę kolumnę po prostu z moich danych, gdzie mamy nazwy tych obiektów. To jest w pierwszej kolumnie, takie nazwy mieliśmy. I generujemy macierz. W moim macierzy mam informację o podobieństwie każdego lokalu względem każdego innego. Na głównej przekątnej są zera, bo tutaj mamy podobieństwo lokali względem samych siebie, czyli lokalu 10 względem lokalu 10, czyli coś, co nas tak naprawdę nie interesuje. Nas interesują te wartości poza główną przekątną, a tak naprawdę nas interesuje podobieństwo nie wszystkich lokali względem siebie, ale podobieństwo lokali do naszego poszukiwanego, czyli pierwsza kolumna albo pierwszy wiersz. Spójrzmy tutaj na pierwszą kolumnę. W pierwszej kolumnie mamy informacje o odległościach. Im mniejsza jest odległość, tym bardziej podobne są lokale. Najmniejsze odległości widzimy tutaj w lokalu 135 oraz w lokalu 35. Możemy je oznaczyć w jakiś sposób, na przykład kolorem czerwonym. Czyli te dwa lokale uznajemy, że są najbardziej podobne. Można by było oczywiście w tej kolumnie wyszukiwać kolejnych lokali, które również są podobne do poszukiwanego, może już trochę mniej, ale również stopień podobieństwa byłby dość duży. Czyli kolejno takich małych wartości wyszukujemy w danej kolumnie. Ja wrócę jeszcze na chwilę do analizy. Przejdę do arkusza dane i wrócę do macierzy podobieństwa, dlatego że chciałabym trochę zmodyfikować sposób działania. Jeszcze raz zaznaczę moje zmienne. Wybiorę odległość euklidesową oraz identyfikator obiektu jako lokal. I wejdę do modyfikacji macierzy euklidesowej. Dlaczego chcę ją modyfikować? Dlatego, że w tej chwili, wykorzystując wagi, będę mogła wskazać, która z tych cech lokalu jest dla mnie najważniejsza. Wcześniej je wszystkie znormalizowałam, więc wiem, że ta analiza, która była wykonana wcześniej, przywiązuje taką samą wagę do każdej z tych cech. I każda z tych cech ma taki sam wpływ na wynik. Taka wielkość wpływu na wynik jest taka sama. Ja bym teraz chciała, żeby zwiększyć wielkość wpływu niektórych cech. Na przykład liczba pokoi, żeby była ważniejsza, żeby miała większy wpływ na wynik. Piętro lokalu niech pozostaje na niezmienionym poziomie. Dystans do centrum też niech ma większy wpływ na wynik. I odległość przystanku pozostawiam tutaj wagę na 1. W tej chwili, jak uruchomię analizę, to największy wpływ na wynik tej analizy będą miały te dwie zmienne, czyli
liczba pokoi znormalizowana i znormalizowany dystans do centrum. I generuje macierz. Czyli jeszcze raz widzimy macierz i nasze lokale. I dalej sprawdzamy w kolumnie pierwszej, jak daleko lokale znajdują się w stosunku do naszego poszukiwanego. Nie jest to odległość taka fizyczna, rzeczywista odległość, tylko podobieństwo tych lokali. Najmniejsze liczby wskazują największe podobieństwo. Najmniejsze wartości tutaj mamy dla lokalu 132 i dla lokalu 17. Czyli według drugiej mojej analizy, w której większy nacisk kładę na to, żeby lokale były podobne co do liczby pokoi i co do bliskości centrum, te najbardziej podobne pod tymi względami to jest lokal 17 i 132, chociaż oczywiście analiza bierze również pod uwagę podobieństwo pod względem trzech pozostałych cech, ale największą uwagę zwraca właśnie na te dwie cechy wyróżnione w naszej analizie. Dziękuję za uwagę. To by była cała informacja, którą chciałam przekazać na temat macierzy podobieństwa, zwanej inaczej macierzą odległości. Zapraszam Państwa do oglądania kolejnych prezentacji.